Po tak długiej przerwie rybobranie w końcu wróciło do Krosna Odrzańskiego. W nowej lokalizacji, ale jak zawsze z szeroką ofertą i gwiazdami na scenie. Pogoda dopisała i wygląda na to, że impreza była udana według mieszkańców i gości. Bardzo świetnie, fajnie, jest świetnie. Wczoraj to się działo. Było fajnie. Mnie wszystko boli. Mnie po prostu wszystko boli. Kilka słów. Fajnie jest. Super. Co wam się podobało? Wszystko podobało. Koncert był bardzo super. Jak wrażenia po pierwszym dniu? Bardzo fajne. Podobało się miejsce i tak dalej? Tak, bardzo. I parada? No właśnie, w porównaniu chociażby do poprzednich. Bardzo fajnie. Mieście. Podobało się, żeśmy szły z Olcią. Oczywiście, że byliśmy. Było pięknie, wszystko było. Fajnie było. No, fajne występy, fajna organizacja. No super i pogoda przede wszystkim dopisała. Mieszkańcy mają różne oczekiwania, dlatego sztuką jest dobór odpowiednich artystów na tak dużą imprezę. Była muzyka biesiadna i o tym warto wspomnieć, dlatego że my chcemy trafić jak gdyby do każdej grupy mieszkańców. Będą dzisiaj też występy dzieci, czyli tych najmłodszych, którzy być może właśnie tutaj na scenie w Krośnie Odrzańskim, na scenie rybobraniowej rozpoczną swoją karierę. Jednego dnia na scenie Łobuzy, drugiego gwiazdą był Grzegorz Chyży. Różne style muzyczne w tym roku, a kto za rok? Nad tym można zastanawiać się przez najbliższe kilka miesięcy. Łobuzy, tutaj jest lepiej. Chyży. 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 Czekamy. Popularniejszy? No i bije to piosenki coś mają. Chyży się bije. Tak, w brazylijskim jiu-jitsu chyba. Brazylijskie jiu-jitsu, lepszy facet. No lepsze tak. Piosenki, lepszy przekaz na pewno. I pytanie, co w przyszłym roku? Co byśmy chcieli zobaczyć? Ktoś z młodych. Ktoś młodzieżowy, ktoś dla młodych. Ktoś hip-hopowego lekko. No. Żeby na była pewno. Mieszanka i dla starszych tak. Osób, i dla młodszych. Tak. Pani klimaty, nie pani klimaty. Nie moje klimaty, ale ludzie mogą się bawić. No właśnie, zawsze. No to od razu dopytam, co w przyszłym roku? Kto ma przyjechać? Tak. No nie wiem, dla mnie otwarte propozycje. Będę się cieszyć na każdego artystę. Ja lubię disco polo, ja lubię biesiadne, więc dla mnie to, co było wczoraj i co dzisiaj, że to wszystko pasuje, także co oni sobie, czy na następny rok zaproszą kogoś, no to myślę, że jesteśmy w tym wieku różnym, bo to od małego, bo to wczoraj było widać na Łobuzach, od małego do starszego, także wszyscy to akceptują. Jestem już w podeszłym wieku, także nie będę się dziećmi bawił, ale posiedzieć można na ławce. Rybobranie to impreza, którą organizatorzy przygotowują na wiele tygodni przed takim weekendem. To zakrojona na dużą skalę operacja logistyczna z dużo wcześniejszym planowaniem. Wydzielenie stref dla seniorów, dla dzieci, dla firm, dla różnych instytucji pozwoliło tutaj właściwie skupić nie tylko mieszkańców gminy Krosno Odrzańskie, bo przyjechało tu też wielu gości, którzy mówią, warto tu być, warto to zobaczyć. A z drugiej strony, z promenady mamy przepiękny widok na Dolinę Odry, czyli można powiedzieć, nieco odsunęliśmy się od Odry, ale nadal jesteśmy przy niej blisko, czyli przy rzece, bo rybobranie to święto związane z wodą. Co z lokalizacją? Czy Park Tysiąclecia, Promenada i ulica Parkowa, które w tym roku stały się centrum rybobraniowej akcji, podołały? A może jednak wśród uczestników rybobrania panuje przywiązanie do poprzedniej lokalizacji nad Odrą? Sprawdziliśmy to. Lepiej tutaj czy tam na dole? Tu. Ja jestem za tym i wczoraj byłam ze znajomymi i oni też twierdzą, że tu jest więcej miejsca, jest park, jest gdzie usiąść, pochodzić, odpocząć, a tam niestety Odra jest piękna, port jest piękny, ale tam jest za mało miejsca. Park czy jednak na dole? Myślę, że tutaj chyba jest fajnie, więcej miejsca. No chyba park jest lepsze rozwiązanie, bo dlaczego? Jest infrastruktura dla dzieci przede wszystkim. Tutaj czy na dole? Tutaj, na dole. Tutaj. Nie, tutaj, na dole. Tutaj, 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 na dole. Tutaj, w parku można posiedzieć, jest fajnie. Tak. Dla mnie na dole. Więcej przy Odrze, woda, fajnie jest. Nie, tutaj jest lepiej. Park jest dobrym miejscem? Tak. Bardzo dobrze. Sobie odpoczywać z rodziną, z kolegami, z przyjacielami, super. Lepiej w parku czy na dole? Lepiej tutaj, lepiej i bliżej mam. Czyżby park w Krośnie Odrzańskim miał stać się już stałym punktem rybobrania? Myślę, że park stał się tą nową przestrzenią. Mieszkańcy już mi dzisiaj mówią, co, już chyba nad Odrę z rybobraniem nie wrócimy. Ja tego jeszcze dzisiaj nie wiem. To jest pierwsza próba przeniesienia tej imprezy właśnie w to miejsce. Ulica Parkowa nam się sprawdzała przy jarmarkach bożonarodzeniowych.
w tym roku spróbowaliśmy wypróbować ją jako przestrzeń spotkań takich, jakim jest rybobranie. Jest to impreza masowa o doskonałym zabezpieczeniu. Mam nadzieję, że wiele osób wyniesie z niej dla siebie bardzo wiele. Cak, zamek, ośrodek sportu i rekreacji, mediateka, zakład gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, KPWK, straż miejska, pracownicy urzędu, wystawcy w strefach tematycznych. Wszystkim dziękujemy za pomoc w organizacji rybobrania.